Dzień Solidarności i Wolności, polskie święto państwowe, obchodzone co roku od 31 sierpnia 2005 roku w rocznicę porozumień sierpniowych. Ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwotnie był to bunt przeciwko rządowym podwyżkom cen żywności, do którego stopniowo dołączano postulaty o charakterze pracowniczym i społecznym. Strajkującym chodziło o polepszenie warunków życia w kraju, jak wówczas mówiono, o socjalizm z ludzką twarzą. Dlaczego nie więcej? Wszyscy byli świadomi politycznej i militarnej potęgi komunistycznej Rosji, która od zakończenia II wojny światowej decydowała o kształcie zależności politycznych, wojskowych i gospodarczych w Polsce, a także w innych krajach Europy Wschodniej. Wciąż świeża była też pamięć o tragedii grudnia 1970 roku, kiedy to bunt rolników przeciwko rządowym podwyżkom cen mięsa został krwawo stłumiony w Gdyni, Gdańsku, Elblągu i Szczecinie przez milicję obywatelską i Ludowe Wojsko Polskie. 31 sierpnia 1980 roku zakończono podpisaniem porozumienia z rządem w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na mocy tego dokumentu rząd wprowadził podwyżki płac. Do pracy przywrócono osoby zwolnione wcześniej z przyczyn politycznych, umożliwiono działalność niezależnych związków zawodowych. Nazwa i znak Solidarności stały się symbolem ruchu społecznego i związku zawodowego, który w szczytnym momencie liczył około 10 milionów członków. Dziękujemy, pamiętamy, nie zapomnimy, bo to dla Związku Zawodowego Solidarność kontynuacja drogi, którą wyznaczyli nam bohaterowie sierpnia 80. Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmieniać świat. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców naszego miasta za to, że wspólnie kultywujemy piękną tradycję i razem oddajemy cześć należną pamięci o fenomenalnym, dającym całemu światu przykład zrywie wolnościowym. Pan Marek pięknie przypomniał historię. Chciałoby się rzec, że sierpień był początkiem naszej drogi do wolności, ale to był ten pierwszy moment, w którym tę drogę do wolności znaczył etap pokojowego porozumienia się ówczesnej solidarnościowej opozycji z ówczesną władzą. Te próby były podejmowane w całym powojennym okresie poprzedzającym Festiwal Solidarności rozpoczęty sierpniem 1981 roku, ale zarówno w 1956 roku w Poznaniu, w 1970 roku na Wybrzeżu, w 1976 roku w Radomiu i w Ursusie władza jeszcze nie potrafiła w sposób pokojowy, szanujący pokojowy protest i pragnienie wolności społeczeństwa, docenić możliwości takiej współpracy. Mimo że po ponad roku ten Festiwal Solidarności został brutalnie przerwany ciemną nocą stanu wojennego, to jednak już dekadę później, po radzieckiej perestrojce, mogliśmy cieszyć się wolnością. 1989 rok, pierwsze wolne do Senatu, częściowo wolne do Sejmu, wybory kontraktowe, powołanie pierwszego w pełni niezależnego, niepodległego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego i wreszcie otworzenie tym samym całej Europy Środkowo-Wschodniej na proces, który słusznie, zasłużeni i miejmy nadzieję na zawsze odesłał do mroków historii porządek pojałtański, były efektem właśnie tej mądrości, dojrzałości, ale i siły i odwagi w bardzo trudnych czasach, co
pan przewodniczący podkreślił, w tej części polskiego społeczeństwa. Fenomenalny, budujący, zdumiewający dziś jest fakt, że w momencie zalegalizowania NSZZ Solidarność, Wolnych Związków Zawodowych, właśnie w ramach czy jako skutku podpisanych porozumień sierpniowych do Solidarności zapisało się 10 milionów Polaków, także członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Trudno pewnie na całym świecie znajdować przykłady równie wielkiej społecznej, narodowej dojrzałości. Bierzmy z tego przykład. Niech te piękne przykłady ogólnonarodowego porozumienia, konsensusu, koncyliacyjnego podejścia, które często wymusza bardzo trudne kompromisy, towarzyszą nam dzisiaj jako drogowskaz mądrości na to, jak dziś, wdzięczni pokoleniu Solidarności, mamy budować nasz kraj i naszą Białą Podlaską.